Maria. Ja pójdę do piekła za jazdę tym autem, ale wcale się tym nie przejmuję, bo wierzcie mi, w niebie nikogo nie znam. Będę z wami w 100% szczery. Odebrałem auto w piątek 13, powoli się do tego przyzwyczajam. Zaczął padać ulewny deszcz i na pierwszy rzut oka Aventador S po prostu mnie przerósł. Auto jest monumentalnie wielkie, ciężko się nawet zmieścić w pasie na drodze. Już pomijam historię o tym, jak parkowanie zajęło mi 15 minut. Wtedy, tamtego dnia, miałem takie poczucie, że to jest najbardziej stresogenny samochód, jakim przyszło mi jeździć. No, on jest ogromnym wyzwaniem. Nawet sam fakt, że stając na światłach, najlepiej jak macie pasażera, który wam się wychyli i powie wam, jakie jest światło, ja głową dotykam do sufitu, ledwo się tutaj mieszczę przy 1,87 m wzrostu. Wsiadanie i wysiadanie to w ogóle jest potężna gimnastyka. Tutaj trzeba mieć już chyba czarny pas w karate, być niezwykle gibkim, szczupłym i najlepiej nie za wysokim. Ale to nie ma znaczenia. W momencie, kiedy się wciska gaz, to jest tak, jakbyście dosłownie wybudzali śpiącego niedźwiedzia z zimowego snu w jego gawrze, a potem próbowali go ujeżdżać. Jest to najbardziej brutalny samochód, jakim kiedykolwiek jeździłem. Samochód moim zdaniem wygląda, jakby przyleciał z oddalonej o 4 lata świetne Alfa Centauri. To jest spektakl. To jest darmowe przedstawienie na ulicach. Zaparkowałem pod blokiem u siebie, czekając na sąsiada i samochód oblepiło na raz 15 osób. Dla ludzi to jest absolutne zjawisko i moim zdaniem w tym budżecie około 2 milionów złotych nie kupicie po prostu auta, które robi tak ogromne wizualne wrażenie. To jest tyle detali. Chciałem wam pokazać teraz, jakie są różnice względem zwykłego Aventadora. Jeżeli możemy mówić o zwykłym Aventadorze LP700, to jest wersja S, która miała swój debiut dosłownie kilka lat temu, bodajże w 2017. I po czym ją poznamy? No przede wszystkim mamy całkowicie nowy zderzak z jeszcze większym dociskiem, z jeszcze agresywniejszym spiterem i tymi charakterystycznymi zębami rekina. Ja mówię na niego pieszczotliwie wampir. Kolejna rzecz, która z zewnątrz nam się zmieniła, to te wloty powietrza do chłodzenia tej monstrualnej V12, one się otwierały, teraz są otwarte na stałe. I jeszcze z tyłu samochodu, przypominam, że jest tylna skrętna oś, ale tego oczywiście gołym okiem nie widać, z tyłu samochodu mamy całkowicie zaczerniony ten element pod światłami, który był lakierowany i mamy też nowy, lżejszy wydech, który wydaje mi się brzmi jeszcze lepiej niż w pierwszej wersji Aventadora.
Siedmiobiegowy, zautomatyzowany manual, na który wszyscy narzekają, że jest wolny, że jest opieszały, że jest stary. Oczywiście mamy dwusprzęgłówkę na przykład w Huracanie, w innych samochodach, ale ja wam powiem szczerze, Jezus Maria, widzieliście ten ruch? Tak właśnie zmienia biegi. Nie zaznacie takiej agresji w żadnym innym aucie, moim zdaniem. To jest niezwykłe. Wygląd to jedno, skrzynia to drugie, ale serce tego wozu to jest najważniejsze. Za moimi plecami pracuje 6,5 litra z suchą miską olejową o mocy, uwaga, 740 koni. 740 koni ląduje na wszystkich czterech kołach. I teraz w zależności od tego, jaki wybierzecie tryb jazdy, w stradzie 60% momentu trafia na tył, 40% momentu trafia na przód, ale już w trybie sportowym, który jest zaraz obok strady, macie aż 90% momentu. Jezus Maria. No nie mogłem się opanować. Ja pójdę do piekła za jazdę tym autem, ale wcale się tym nie przejmuję, bo wierzcie mi, w niebie nikogo nie znam. W sporcie 90% napędu trafia na tył, tylko 10% trafia na przód, a w trybie Corsa, czyli takim torowym, najbardziej hardkorowym, 20% trafia na przód, 80% trafia na tył, wtedy widocznie przyczepność tego auta jest jeszcze lepsza. Zawieszenie to jest ciekawostka, to jest coś niespotykanego. To jest zawieszenie typu pushrod z tyłu, które działa bardziej o wiele w poziomie niż w pionie. Zawieszenie żywcem praktycznie wyjęte z bolidów Formuły 1, z aut wyścigowych. No nie oszukujmy się, to jest samochód zbudowany w pełni na karbonowej wanience, tak jak na superkara przystało. No i wraz z tym zawieszeniem mogę powiedzieć wam, że jest naprawdę mocno bezkompromisowy. To auto jest twarde, to auto jest hardkorowe, ono nie nurkuje, ono nie przechyla się w zakrętach. Jezu Chryste. Czuć za kierownicą, że to już nie wróci, że to już po prostu nie wróci. Jak mogę podsumować czas spędzony z tym autem? Pod kątem silnika jest uzależniające. Pod kątem wyglądu jest to absolutnie kosmiczna sztuka nowoczesna, prosto z Włoch. Jest w tym samochodzie jakiś romantyzm, jest w nim masa brutalności. Na mnie zrobił ogromne wrażenie. Nawet tym, ile pali, tym, jak brzmi. Już brakuje mi naprawdę porównań, bo żadne słowa nie opiszą tego, co doświadcza kierowca Aventadora za kierownicą. Ja wiem, że te czasy motoryzacji się kończą, ale mogę dzisiaj powiedzieć śmiało jedno. Będę tęsknił jak cholera i cieszmy się, że jest jeszcze rynek samochodów używanych. Trzymam kciuki za V12 w Lamborghini. Nie rezygnujcie z tego. Coś wspaniałego. To jest coś pięknego. Po prostu wow.